Uświadomiłam sobie w pewnym momencie, że to nie wystarczy. Między tym jednym ogromnym wydarzeniem, jednym wielkim przeżyciem, a drugim jest mnóstwo miejsca, i właśnie to miejsce możemy wypełnić cudownymi doświadczeniami, powiązanymi na przykład z tym rytuałem wieczornym. Nazywam się Dyta Zając, jestem psychologiem i to psychologii oddałam dużą część mojego życia. Wszystkie kursy psychologiczne, podcasty, książki i materiały, które znajdziesz na mojej stronie, są sposobem na opowiadanie o mocy działania i podejmowania kolejnych kroków w stronę upragnionych celów. Wierzę w to, że każdy kryzys może stać się początkiem czegoś dobrego, a każde wyzwanie okazją do poznania siebie. Na moim biurku zawsze stoi kubek jaśminowej herbaty i notę z notatkami, planami, pomysłami i strategiami. Gdzieś obok piętrzy się to z książek, które aktualnie czytam, albo chciałabym przeczytać jak najszybciej. Uwielbiam zatapiać się w ciszy lub pracować otulona dźwiękami muzyki klasycznej, a gdy tylko to jest możliwe, szukam sposobu na zobaczenie kolejnego kawałka świata. Dziś zapraszam cię do mojego świata. Czas na nowy odcinek podcastu. Siła wieczornego rytuału może być niedoceniana. Wiem to, bo sama nie brałam pod uwagę tego, jak bardzo wiele w życiu może się zmienić dzięki codziennym, powtarzalnym, niemal schematycznym działaniom. Każdego dnia, bez względu na miejsce, w którym się jest, bez względu na porę roku, sytuację, nastawienie do świata. Aktualne przeciążenie zadaniami do wykonania. Powtarzalność niesie za sobą magię. Jak dobrze jest wiedzieć, że choć jeden kawałeczek życia jest jasny, jest ustalony, stabilny, pewny, tak to się zawsze wydarzy. Jak dobrze jest wiedzieć, że nawet jeżeli naprawdę różne rzeczy się wydarzą tego dnia, nawet jeżeli będzie ciężko, ten dzień zakończy się. W jeden sposób poczuję się bezpiecznie, poczuję się sobą, poczuję, że mam dom, do którego mogę wrócić po to, żeby złapać energię, naładować baterie, zregenerować je, a potem ruszyć do działania dalej. Potrzebujemy takiej życiowej bazy po to, żeby każdego dnia z dużym poziomem energii po prostu się mierzyć z tym, co oferuje nam życie. Ale tak, życiowa baza, niestety sama baza nie wystarczy. Samo bezpieczne, miłe, dobre, piękne pomieszczenie, cztery ściany, w których żyjemy, to nie wystarczy. Koniecznie trzeba zrobić sobie z domu przyjazną przestrzeń, ale przestrzeń w sensie emocjonalnym. Dlatego zachęcam Cię dzisiaj do tego, aby rytuał wieczorny stał się po prostu rzeczą, którą zacznie, zaczniesz eksplorować, którą sobie zaczniesz. Tworzyć bardziej konkretnie niż do tej pory. Rytuał wieczorny jest jednym z bardzo wielu różnych sposobów na uspokojenie siebie po całym dniu, wymagającym dniu. Bardzo często jest tak, że wieczorem każdy z nas ma jakiś swój rytuał, robimy rzeczy, do których jesteśmy przyzwyczajeni, mamy swoje nawyki, lubimy też w określony sposób ten dzień kończyć. Ten wieczór, jest okazją do regeneracji, do realizowania zadań, do realizowania celów, do tworzenia wspomnień też, które nadają rytm naszemu całemu życiu. Oczywiście fajnie jest myśleć o tych wszystkich wyjątkowych chwilach, które kiedyś przeżyjemy. Chcemy podróży, niezwykłych spotkań, odważnych decyzji. Może nawet chcemy zapierających dech w piersiach wydarzeń. Sama pędzę za, za kolejnymi, to nimi wypełniam pamięć, ale... Uświadomiłam sobie w pewnym momencie, że to nie wystarczy. Między tym jednym ogromnym wydarzeniem, jednym wielkim przeżyciem, a drugim jest mnóstwo miejsca, i właśnie to miejsce możemy wypełnić cudownymi doświadczeniami, powiązanymi na przykład z tym rytuałem wieczornym. Zanim jednak powiem ci więcej o rytuale wieczornym, jak to może wyglądać, co możesz zrobić, żeby stopniowo sobie go budować, chcę zwrócić ci uwagę na dwie inne rzeczy. Tak jak opowiadałam wcześniej w poprzednim podcaście o rytuale porannym, mówiłam o idei poranka i rytuale poranka. Teraz opowiem ci o wieczorze i rytuale wieczornym. To są dwie różne rzeczy. Możemy sobie wyobrazić, że ten czas wieczoru Dzielimy na trzy części. Powiedzmy, że niech wieczór zaczyna się o 19, a kończy o północy. Załóżmy, że tak jest, i ten czas dzielimy sobie na trzy części. Na samym początku jest ta część kończąca dzień, potem mamy przygotowanie się do kolejnego dnia, a potem mamy ten rytuał wieczorny. Dwie pierwsze części, zakończenie dnia i przygotowanie się do kolejnego dnia, to są takie rzeczy, które nam mogą pomóc, na przykład w tym, żeby ograniczyć stres, żeby mieć poczucie zrealizowanego zadania, żeby mieć wrażenie, że um, mamy, mamy gdzieś tam panowanie nad sytuacją swoją, nad tym, jak wygląda nasze życie. Natomiast ten rytuał wieczorny jest. Czymś, co sprawia, że spotykasz się ze sobą, spotykasz się ze swoimi potrzebami, dbasz o to, kim ty jesteś po prostu indywidualnie, w odcięciu od tych wszystkich zadań, rzeczy do zrobienia i spraw do załatwienia. Dlatego dobrze jest spróbować sobie przeorganizować ten wieczór tak, żeby znalazło się miejsce na zakończenie dnia, na przykład spojrzenie na listę zadań, raz jeszcze na Przegrupowanie się, czyli na przykład sobie przeplanowanie różnych rzeczy na inne terminy. Może to być ogarnięcie domu, może to być um, wykonanie telefonu, załatwienie jakichś spraw, które rzeczywiście danego dnia powinny być zakończone, zrealizowane, przegadane z kimś albo ustalone. Później przygotowujemy się na kolejny dzień. To jest bardzo dobra strategia, która może sprawić, że na przykład sam poranek będzie łatwiejszy. Albo nie będziemy mieć takiego poczucia, że coś nas goni, coś na nas czyha cały czas. Ja mam bardzo często takie odczucie, kiedy przez dłuższy czas na przykład bym nie przygotowywała dziecięcych ciuchów, nie upewniała się, że one przygotowały swoje, mówię o starszakach oczywiście, czy gdybym nie wiedziała, co zjem na następny dzień, itd. Zawsze mam takie wrażenie, że jestem w stanie alertu. Jeżeli nie jestem przygotowana, nie mam mniej więcej jakiejś wiedzy, co muszę zrobić, co muszę załatwić i o czym pamiętać. Kiedy myślę o tym, aby przygotować się do jutra, myślę też o takich rzeczach jak spojrzenie w kalendarz, sprawdzenie, na którą godzinę powinnam gdzieś się pojawić, ustalenie spotkań albo sprawdzenie, jakie mnie spotkania danego dnia czekają. Takie rzeczy mogą naprawdę być bardzo wspierające, szczególnie dla takich osób, które mają wrażenie, że są zupełnie niezorganizowane, że nic im nie pomoże, że cały czas się spóźniają albo są trzy kroki do tyłu. Więc to są te dwie rzeczy. A teraz temat dla nas najistotniejszy dzisiaj rytuał wieczorny. Dobrze, żeby on był już po tych rzeczach, o których wspomniałam wcześniej. Być może zastanawiasz się nad tym, co ten rytuał wieczorny może zmienić w Twoim życiu, szczególnie w tym kontekście odporności psychicznej czy dbania o swój dobrostan? Mamy wiele rzeczy, które mogą wpłynąć na Twoje samopoczucie. Jedną z nich na pewno jest to, że rytuał wieczorny wprowadza w życie przewidywalność, która chroni. Nie zachęcam Cię do tego, aby każdy Twój dzień był rozpisany co do minuty, bo po pierwsze, to nie zdaje egzaminu i tworzy niepotrzebne napięcie, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby w ciągu dnia właśnie był ten moment wieczoru, kiedy pewne rzeczy są dla Ciebie jasne, kiedy wiesz, co na Ciebie czeka, jaki jest rytm tego wieczoru. Dzięki świadomości tego, że przynajmniej ta jedna część w jakiś sposób jest określona, łatwiej poradzisz sobie z wyzwaniami, które stoją przed Tobą w ciągu dnia. Dużo otuchy przecież może dać myśl, że nawet bardzo trudny dzień z dziećmi zakończy się chwilą z herbatą i z książką, nie wiem, z kąpielą. Nadzieja na wieczorną sesję jogi może być wsparciem w chwili, kiedy zadań w pracy jest naprawdę przerażająco dużo i wydaje się, że z tej pracy nie wyjdziesz. Miło jest mieć na horyzoncie coś takiego, co jest już postanowione, już Podjęta została decyzja, i nie musisz wymyślać, co zrobisz dla siebie. Po to też jest dla nas rytuał wieczorny. Druga rzecz. Rytuał zapewnia ci czas na zadbanie o siebie. I o ile wydaje mi się, że. Wydaje mi się, że wiele osób może mieć takie wrażenie, że dba o siebie, bo, bo dużo robimy, prawda? Wiele osób koncentruje się na zmianach. Ty, jeżeli słuchasz tego podcastu, to prawdopodobnie również. Starasz się dbać o jakieś obszary w swoim życiu. I to jest dobre. Natomiast zróbmy krok dalej i sprawdźmy, czy naprawdę dbanie o swoje potrzeby ma miejsce. Ten rytuał wieczorny jest okazją do sprawdzenia tego. Na przykład sprawdzenia tego, jak funkcjonuje nasze ciało, czy znajdujemy czas na to, żeby zadbać o ciało. Co z umysłem, co z naszą duszą, czyli tą sferą refleksji, analizy, samopoznania. Często niestety jest tak, że tempo codzienności niemal uniemożliwia takie regularne, rytualne dbanie o siebie. Ja sama mam wrażenie, że czas pędzi i między jednym zadaniem a drugim, jednym dniem a drugim, próbuję wcisnąć wręcz na siłę jakieś rzeczy, które są tylko dla mnie. Więc każdy z nas ma trochę taką korbę, pędzimy, 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 pędzimy i możemy w międzyczasie gdzieś zatracić ten obszar. I możemy właśnie w międzyczasie zatracić wiele szans na zadbanie o swoje potrzeby. Czas biegnie nieubłaganie i co najgorsze, zawsze wydaje nam się, że kiedyś ten czas przyjdzie, jeszcze mamy czas, żeby zadbać o coś tam na odpowiednie odżywianie, na chwilę odpoczynku, na pielęgnowanie swoich, swojego ciała, na przykład na zapisanie swoich przemyśleń, i refleksji. Rytuał wieczorny jest szansą na to, by nie przegapić kolejnych tygodni i miesięcy. Oprócz tego, jeżeli miałabym bardzo, bardzo zachęcić cię do włączenia rytuału wieczornego, to na pewno chciałabym wziąć coś jeszcze tutaj. Rytuał wieczorny tak naprawdę jest nie tylko dla ciebie. On wspiera całą rodzinę i to jest coś, co mnie najbardziej inspiruje chyba, jeżeli chodzi o taki rytuał. Przy trójce dzieci widzę bardzo wyraźnie jak może wyglądać codzienność właśnie dzięki tej przewidywalności. Rytuał wieczorny to jest czas podsumowań, rozmów, spotkania ze sobą. To jest bardzo często czas celebrowania posiłku, czas na cieszenie się sobą, też w relacjach, czas na robienie rodziny. Bez stresu, bez poganiania. I każdy z nas, każdy członek rodziny zyska w chwili, kiedy w rytuale wieczornym będą zawarte takie akcenty budujące więź. Pomyśl nie tylko o tym, co zrobi rytuał wieczorny tobie, twoim emocjom, twoim potrzebom, twojej odporności psychicznej, ale spójrz na to szerzej. Z jednej strony są te działania, o których teraz wspomniałam, a z drugiej strony jest to, że ty, będąc w rytuale, budujesz siłę do tego, żeby być człowiekiem otwartym dla swoich bliskich osób. O rytuale wieczornym można mówić w różny sposób. Chcę jednak zachęcić Cię do tego, żeby Twoja praca nad nim opierała się na kilku bardzo ważnych założeniach. Przede wszystkim Zasługujesz na to, żeby zakończyć dzień spokojnie. Dla mnie to było jedno z najważniejszych odkryć. I uważaj teraz. Nikt tak naprawdę nie wie, jaki masz plan. Nikt nie wie, jakie masz oczekiwania wobec siebie. Nikt nie wie, że dzisiaj chcesz zrealizować nie tylko wszystko, co masz na liście zadań, ale też chcesz mieć w domu. Nie wiem, perfekcyjny porządek, przygotowany obiad na drugi dzień, chwilę na relaks, chwilę na ruch. Nikt nie ma pojęcia, co chcesz wcisnąć w najbliższą godzinę. No chyba, że zrobisz wielką prezentację z tego. Ale tak naprawdę nikt nie siedzi w Twojej głowie i nikt nie ma pojęcia, jakie masz standardy. I wiesz co? Równie dobrze <noise> możesz. Uznać, że to jest ta Twoja piękna, cudowna tajemnica i po prostu zamknąć dzień, podsumować ten dzień. Zasługujesz na to, aby po intensywnym dniu spokojnie przygotować się do wyzwań kolejnego dnia, poczytać dla przyjemności, poruszać się, wyjść na spacer. Zasługujesz na to, żeby dodać do życia życie. I nikt nie będzie Ci miał tego za złe, bo nikt nie wie, że Postanowiłaś w tym momencie odstawić na bok tę ogromną nie do zrealizowania listę rzeczy do zrobienia. Zachęcam cię również do określenia, kiedy rozpoczynasz realizowanie rytuału wieczornego. To jest taka bardzo ważna zasada, która wspiera tworzenie go. Dla kogoś może to oznaczać czas od 17 aż do momentu zaśnięcia, a dla kogoś innego będzie to czas po kolacji. Dopasuj rytuał wieczorny do siebie i do swoich potrzeb, a także do możliwości. Na przykład, jeżeli masz ruchome godziny pracy, to też ma znaczenie. Jeden dzień może wyglądać tak, drugi dzień może wyglądać inaczej. Czemu nie? Nikt cię nie ogranicza, możesz robić absolutnie co chcesz. Zastanów się nad tym, jak ten rytuał powinien wyglądać. Na przykład, jeżeli masz dzieci, to, co ma się wydarzyć po powrocie ze szkoły, po powrocie z pracy, jakie niezmienne punkty programu chcesz wprowadzić w wasze życie, które godziny będą takimi umówi umówionymi godzinami na kolację i na sen. O ile masz dzieci, no, to się wydaje takie dosyć jasne, że gdzieś tam sobie ustalamy takie rzeczy, ale zróbmy jeszcze jeden krok. I ustalmy te godziny zasypiania, godziny kolacji, ogarniania się wieczornego, również dosyć e, trwale. To ułatwi wiele. Kolejna rzecz. Jeżeli masz dzieci, postaraj się stworzyć dwa rytuały. To, co robisz dla siebie, to jedno. Czyli pamiętasz, najpierw kończysz dzień, później przygotowujesz się do kolejnego dnia, a potem robisz rytuał wieczorny dla siebie. Zanim jednak znajdziesz chwilę, dla swoich aktywności, zadbaj o to, aby ustalić dziecięcy rytuał wieczorny. Ustal, co ma się wydarzyć, weź pod uwagę też potrzeby, jeżeli masz kilkoro dzieci, potrzeby poszczególnych dzieci. Zadbaj o to, żeby ten czas rytuału wieczornego, ten rodzinny dziecięcy element był momentem, w którym znajdziesz chwilę na zatrzymanie się. Na spojrzenie prosto w oczy, na przytulenie, na zadbanie o to, aby na przykład usłyszeć to, co dziecko danego dnia chce Ci powiedzieć. Albo o czym nie chce Ci powiedzieć. Chce z Tobą na przykład na ten temat pomilczeć. Dobrze jest sobie takie rzeczy rozpisać. Dobrze jest sobie też tak naprawdę to od czasu do czasu weryfikować, sprawdzać, czy to zadziałało, czy to zdaje egzamin, może trzeba coś pozmieniać. Nie ma absolutnie rytuału perfekcyjnego i takiego, który zadziała od razu i dla każdej rodziny. Zachęcam cię do eksperymentowania, do poszukiwania, eksplorowania, a jeżeli twoje dzieci albo po prostu cała twoja rodzina zechce, może z tobą o tym pogadać, powspierać cię w tym, może podsunić ci jakieś pomysły. Wspaniale. Jeżeli nie, zrób to jako inicjator trendu. Następna zasada. Bardzo przydatna podczas tworzenia rytuału wieczornego, to jest doprecyzowanie bardzo konkretne tego, co ma wydarzyć się w czasie tego rytuału. To jest bardzo ważne, bo zapewnia ci kompletną pielęgnację wszystkich ważnych spraw, ważnych sfer oraz przygotowuje cię do kolejnego dnia. Pamiętaj, że dzień zaczyna się wieczorem, czyli to jak na przykład. Opracujesz sobie plan dnia na kolejny dzień, o której położysz się spać, to wszystko wpłynie na to, w jakim nastroju i z jakim nastawieniem i z jaką gotowością do działania obudzisz się rano. Jak ma wyglądać na przykład Twój czas w łazience? Co będziesz robić? Czy to jest kąpiel, czy to jest prysznic, czy o co tam będzie chodziło? Jakie elementy pielęgnacji chcesz włączyć? Mm. To jest na przykład, to może być idealny moment na to, żeby zacząć wprowadzać jakieś plany pielęgnacji. Plany y, na przykład związane, nie wiem, z dbaniem o urodę, o skórę, o włosy, o cokolwiek. Może czujesz, że potrzebujesz skoncentrować się na jakimś obszarze swojej fizyczności. Czemu nie wieczorem? Jedną z takich rzeczy, które od czasu do czasu sobie serwuję i bardzo. Cieszę się, że tak się dzieje. To jest taki rytuał, który zabrałam sobie od mojej klientki coachingowej, która powiedziała mi kiedyś, że przygotowuje się do dużego wydarzenia, robiąc sobie właśnie codziennie wieczorem jakąś przyjemną maseczkę, relaksując się wieczorem, zanim położy się, się spać. Pomyślałam, że to jest mega fajna sprawa. I zaczęłam sama od czasu do czasu, właśnie przed jakimiś wielkimi wie wydarzeniami, robić sobie taki rytuał wieczorny, właśnie połączony z takim mocnym akcentem pielęgnacyjnym. Oprócz tego, że rzeczywiście jest to wpływ na fizyczność, miałam zawsze poczucie, nadal mam jak to się dzieje, że to jest taki, takie spojrzenie w swoją stronę na 200%. Jeżeli rzeczywiście znajduję chwilę na tę maseczkę, na ten wieczór, Koncentracji na sobie, wszystko wydaje się możliwe wtedy. Zatem zastanów się, co chcesz robić w czasie tego rytuału, czy chcesz mieć, nie wiem, gotowe ubrania, wodę z cytryną, owsiankę, umyty zaparzacz do kawy. To jest bardzo ważne i warto określić, co ułatwia ci życie. To jest pytanie kluczowe, które warto sobie zadać w czasie pracy nad rytuałem wieczorem. I ostatnia rzecz, która może być dla Ciebie wsparciem podczas tego tworzenia swojego ulubionego punktu dnia, to jest określenie jego ram czasowych. Przyznaję, że dla mnie to jest najtrudniejsza rzecz, bo mój wewnętrzny pracoholnik bardzo lubi zarywać noce. Więc gdybym tylko mogła, to przysięgam każdego dnia, siedziałabym do trzeciej nad ranem i pracowałabym w ciszy i w spokoju, ale nie mogę bo wstaję o 6 rano, więc oczywiście, że ten sen musi być zabezpieczony i muszę się wyspać. Mogłabym pracować, mogłabym czytać książki, oglądać filmy, oglądać seriale. Wszystko dla mnie wieczorem jest lepsze. Natomiast e, określenie ram czasowych jest po prostu jasną informacją na temat tego, kiedy dzień musi się zakończyć. Często jest tak, że dla naszej własnej skuteczności, samodyscypliny, dla naszej zdolności do realizowania celów potrzebujemy sami sobie, same sobie wyznaczać granice. Ustalone godziny, które, w których mówimy koniec, kropka, bez względu na to, gdzie jesteś ze swoją pracą, musisz kończyć, są też motywatorem do tego, żeby działać bardziej intensywnie, troszeczkę skumulować swoją pracę, nie rozpływać się w rzeczywistości. Jeżeli mamy mało czasu, bo ten czas za chwilę się skończy, mamy większą szansę, żeby uchronić się przed rozpraszaczami różnego rodzaju. Pomyśl zatem o tym, kiedy już chcesz leżeć w łóżeczku i o tym, ile czasu potrzebujesz, żeby zająć się poszczególnymi elementami rytuału. Może być tak, że określenie ram czasowych, na przykład kiedy zaczyna się wieczór, więc kiedy zaczniesz kończyć dzień, kiedy zaczniesz przygotowywać się na jutro. Kiedy zaczniesz rytuał wieczorny, to może też sprawić, że pewne elementy wyrzucisz ze swojego bardzo ambitnego planu. A może okaże się, że właśnie dzięki e, tym granicom, tym ramom czasowym udać się w końcu zmieścić wszystko i wykorzystać wszystko to, co jest dla Ciebie ważne w tym rytuale. Każdy z nas, Prawdopodobnie tu i teraz ma rytuał wieczorny jakiś. Mamy te swoje sposoby ulubione na kończenie dnia. Czasami jest także z przyzwyczajenia, nie wiem, siadamy przed telewizorem i siedzimy. Z przyzwyczajenia sięgamy po książkę albo z przyzwyczajenia robimy różne inne rzeczy. Tutaj chciałabym, aby Twoja praca nad rytuałem wieczornym polegała na Sprawdzeniu, które te przyzwyczajenia mają sens i rzeczywiście są ukojeniem dla ciebie. Oprócz tego możesz pomyśleć na przykład o tym, żeby ten rytuał wieczorny zawierał takie rzeczy jak lektury książki. Może to być książka rozwijająca, może to być romans, kryminał, cokolwiek dla ciebie jest ciekawe i pasujące do wieczornego wypoczynku. Może chcesz przygotować ubrania na kolejny tydzień. Zadbać o uspokajającą formę ruchu, na przykład gimnastyka, yoga, rozciąganie. Może chcesz prowadzić dziennik wdzięczności, dziennik sukcesów, dziennik rozwojowy, cokolwiek tego typu, co umożliwi ci refleksję. Może chcesz zacząć tworzyć albo przeglądać, albo analizować, albo myśleć o swojej liście celów. To też jest dobry sposób na to, żeby troszeczkę. Stopniowo, krok po kroku te swoje piękne cele realizować. Może to jest idealna okazja na ćwiczenia relaksacyjne, na próby z ćwiczeniami oddechowymi, a może uznasz, że zrobisz tak jak trzeba, tak jak my wszyscy powinniśmy zrobić, i wyłączysz elektronikę dwie godziny przed snem. To też może być bardzo wspierający element rytuału wieczornego. Zawsze to może być okazja do zrobienia sobie domowego spa w wersji codziennej. Może to być czas na modlitwę, na refleksję, na rozwój duchowy, a może to być okazja do rozmowy z bliską osobą po to, żeby nie zagubić się w tym czasie wspólnym, w tym chaosie i w listach rzeczy do zrobienia. Celem rytuału wieczornego jest przede wszystkim zadbanie o swoje ukojenie i uspokojenie. Dobrze jest szukać okazji do opowiedzenia o emocjach, które nagromadziły się w ciągu dnia. To może być do kogoś oczywiście w rozmowie, to może być w formie pamiętnika, równie istotne jest dbanie o ciało, które cały dzień było na posterunku i teraz może w końcu dostać trochę relaksu, luzu, zainteresowania, nawet miłości. Rozmaite zabiegi pielęgnacyjne nie służą jedynie dbaniu o to, jak ciało wygląda, choć to też może być dla Ciebie ważne, ale tak naprawdę sprawia, że ładujemy baterię i zbieramy energię konieczną do życia. Eksploatacja ciała, wyciskanie z niego wszystkich sił sprawia, że w pewnym momencie to ciało się buntuje. Mój rytuał wieczorny na razie jest, powiedziałabym, chyba że jest w takim stanie, jest zakończony, jest stworzony. Uwielbiam w ogóle rytuały, i mm, o ile w rytuale porannym staram się robić tak dużo różnych modyfikacji, czyli na przykład stosuję motywacyjny rytuał, stosuję kojący rytuał, a stosuję czasami zwykły rytuał poranny, to od pewnego czasu rytuał wieczorny mój jest jeden i jest on trwały, stały, łatwy tak naprawdę do wprowadzenia bez względu na to, gdzie jestem czy zdarza mi się o nim zapominać? Teraz już raczej nie. Powiedziałabym, że szlifowanie i robienie tych samych rzeczy przez dłuższy czas sprawia, że kiedy tego nie ma, czuję się źle z tym, że tego nie ma. To co dla mnie jest najlepszym efektem rytuału porannego rytuału wieczornego jest cierpliwość. To jest dla mnie to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Brak rytuału zaprasza do mojej codzienności chaos sprawia, że trudno jest mi dostrzec rytm w tym, co się wydarza. Rytmu nie ma. Jest za to bieganina, walka o to, aby wszystko zostało odhaczone. Ze zrozumiałych powodów trudno znaleźć po prostu w tym wszystkim miejsce na czerpanie radości z życia. Brak rytuału sprawia, że sama przestaje pilnować równowagi w życiu. Hmm. Przynajmniej u mnie o to jest nietrudno. Zarywam znów noce, znowu zapominam o regularnych posiłkach, nie wypijam tyle wody, ile trzeba, przestaję jakoś mocniej pilnować tych rzeczy, które są dla mnie ważne i efekty są oczywiste. Czuję się po prostu rozbita, kiedy tego rytuału przez dłuższy czas nie ma. Dlatego od dłuższego czasu cieszę się nim i bardzo mocno go wykorzystuję. Kiedy stosuję się do rytuału, zarówno porannego, jak i wieczornego, zauważyłam, że. W moim życiu obecne jest to, co chyba dla mnie jest najważniejsze: cierpliwość i spokój. Mój aktualny rytuał wieczorny jest okazją do zadbania o siebie po dniu wypełnioną pracą, dziećmi i milionem obowiązków. Aktualnie moim celem jest sen około 22.30. I nawet jak to mówię, to czuję fizyczny ból, bo. Tak jak wspomniałam wcześniej, wieczór jest dla mnie doskonałą okazją w ciągu dnia. No ale trudno, trzeba zadbać troszeczkę o swoje zdrowie też z tej strony. Więc to jest mój cel. Oznacza to, że generalnie na wieczorny rytuał nie mam zbyt wiele czasu, bo mam troje dzieci i te dzieci też potrzebują uwagi. Nie pójdą spać o 19. To nie jest ten etap. I w ogóle nie wyobrażam sobie takiego czegoś w naszym życiu. Więc... Zanim oczywiście dzieci pójdą spać, i tak dalej, są załatwiane również różne inne rzeczy. Kiedy już wszyscy pójdą spać, bo w ogóle jakoś przyzwyczaiłam się do tego, że rytuał wieczorny oznacza, że wszyscy śpią i ja mam ciszę w domu i spokój, i nikt po domu się nie pląta. Więc kiedy dzieci pójdą spać, ja staram się jak najrzadziej siadać do pracy wieczorami. To jest taki element. Z którym próbuję walczyć, no ale mam taką sytuację, że czasami muszę porobić rzeczy, żeby wyrobić je z pracą. Więc celem moim jest to, żeby popracować jak najkrócej. I zaczynam rytuał wieczorny przede wszystkim od posprzątania domu, ponieważ dla mnie, dla mojego samopoczucia, jest ważne to, żeby dom był uporządkowany, żeby nie był po prostu brudny i utopiony w bałaganie. Więc to jest taka rzecz, przy której ja się sama relaksuję, wyciszam, włączam sobie podcast, więc łączę tutaj przyjemne z pożytecznym albo przyjemne z przyjemnym, czyli słuchanie podcastu jakiegoś edukacyjnego z sprzątaniem. Później staram się przygotować dla najmłodszego dziecka jakieś ciuszki, sprawdzić czy w ogóle przygotowało moje najmłodsze dziecko coś od siebie, czy też nie. Sprawdzam, czy dzieci mają wszystko, co jest potrzebne, o co mnie prosiły na przykład. A później siadam sobie z filiżanką herbaty jaśminowej na chwilę, żeby po prostu usiąść na tyłku po całym dniu biegania. I to jest ten element, powiedzmy, taki życiowo uspokajająco, organizacyjny, ogarniający. Natomiast druga część jest taka, że właśnie. Koncentruję się przede wszystkim na tym, żeby moje ciało znalazło, znalazło ukojenie. Nie mam zbyt dużo czasu, więc wybrałam kilka najważniejszych rzeczy. Jest to zawsze czytanie książki, jest to kąpiel albo szybki prysznic, jest to e, właśnie tak jak wspomniałam wcześniej, jakiś element pielęgnacji, jakaś maseczka. E, mój osobisty rytuał pielęgnacyjny, gdzie staram się zachować moją skórę. Na długo, młodo, więc te wszystkie rzeczy też zajmują trochę czasu. I to, co zauważyłam, że bardzo dobrze wpływa na mój stan fizyczny i psychiczny, to jest 20 minut na macie mm, z kolcami <grym> Zabra zabrakło mi tu słowa na macie e, do akumpresury i też szczotkowanie skóry na sucho. Oczywiście szczotkowanie skóry na sucho może kojarzyć się nam przede wszystkim z dbaniem o to jak wyglądamy. Natomiast ja bardzo szybko zauważyłam, że szczególnie jeżeli szczotkuję na sucho nie tylko na przykład nogi, ale pozostałe części ciała, pobudzam to ciało, usuwam napięcie i Uwalniam stres, który się gromadzi w różnych częściach ciała. Więc to są dla mnie takie ważne rzeczy z różnych perspektyw, nie tylko ze strony e, związanej z wyglądem. I kończę zawsze dzień rozmową z moim mężem, która ma być rozpakowaniem dnia, tak żebyśmy mieli takie wrażenie, że jesteśmy ze sobą na bieżąco. I. E, dla mnie to wystarczy. Jeżeli te elementy są e, zawarte, jeżeli dołożę sobie czasami notowanie jakichś swoich emocji w dzienniku, y, czasami czytam sobie jakieś krótkie refleksje na dzień, na przykład z książki Kindness Boomerang, albo czytam wiersze sobie czasami wieczorem, to też są takie elementy ok, ale, ale one są dodatkowym elementem y, rytuału wieczornego. Jeżeli ich nie ma, no to trudno, jeżeli są, no to cudownie. Dla mnie aktualnie idealnie. Gdy moje dzieci pewnego dnia będą dorosłe, pewnie to się zmieni. Jak będą trochę starsze, to się pewnie zmieni. Zobaczymy. Na razie postanowiłam, że skoncentruję się na tym, co przynosi mi najwięcej satysfakcji i poczucia, że nie zapominam o sobie. I mam nadzieję, że Twój rytuał wieczorny stanie się tym właśnie dla Ciebie. Udanych poszukiwań. Dzięki za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Jeżeli poszukujesz inspiracji, wiedzy i innych psychologicznych perełek, zapraszam na bloga edytazając.pl. Do usłyszenia następnym razem!